Cześć kochani, witam Was serdecznie. Czy u Was też dzisiaj wyborcza niedziela? Mam tu na myśli zarówno drugie tury w niektórych miejscach, jak również te wybory, jaką planszówkę by tu dzisiaj na stół położyć, a najlepiej zagrać, więc dajcie znać w komentarzach. Ja tymczasem przechodzę do newsów z ostatniego tygodnia, a jest ich całkiem sporo, abyście Wy byli na bieżąco, natomiast fajnie, jeśli na bieżąco będziecie głosować w ramach gry miesiąca. Jak zawsze przypominam i zachęcam do tego głosowania. W kwietniu wybieracie oczywiście najlepszą ulubioną planszówkę kwietnia, a także ulubione, najlepsze Waszym zdaniem gry w tematyce sci-fi, a więc nieco kosmosu. A ja przypomnę Wam nagrody, jakie są do zdobycia. Otóż możecie wygrać Middle Ages, czyli nową kafelkową, kolorową planszówkę sponsorowaną przez wydawnictwo Czacha Games, zostając w średniowiecznym klimacie. Do wygrania również Królestwo w Dolinie od Księgralni, a także kupon o wartości 200 zł, który to zwycięzca zrealizuje w sklepie Warbox. Tutaj nic się nie zmienia. Jeśli chodzi o następną grę miesiąca natomiast, dojdzie czwarta nagroda, która będzie tak naprawdę planszowymi czasami. I o tym troszkę mogliście posłuchać w odcinku Gry Miesiąca, który to pojawił się w minionym tygodniu. Kto nie widział, niech koniecznie zobaczy, bo jest tam bardzo, bardzo ciekawy ranking Waszych najbardziej wyczekiwanych planszówek na rok 2024. I jeszcze te oczekiwania nie zostały spełnione, więc posłuchajcie sobie. A jeśli byście chcieli posłuchać tak szybciutko o moich grach miesiąca, to albo w szorcie, albo właśnie w grze miesiąca, do którego Was serdecznie odsyłam. Teraz natomiast zachęcam do zostawiania kciuków w górę, dołączania do grona subskrybentów i super fajnie, jeśli będziecie wspierać rozwój Board News na naszym Patronite. Z góry dziękuję i miłego oglądania. Dziś zaczynamy od najnowszych zapowiedzi nowych planszówek, które jeszcze w tym roku mają ukazać się za sprawą wydawnictwa Rebel. I jeśli lubicie karcianki w świecie fantasy, to ta gra będzie strzałem w dziesiątkę. Otóż polska wersja językowa gry Evenfall ma ukazać się jeszcze w tym roku właśnie za sprawą wydawnictwa Rebel. Sam Evenfall to moment, w którym granice rzeczywistości ulegają zawaleniu, a nadprzyrodzone siły budzą się do życia. W tej grze będziecie wysyłać czarownice ze swojego klanu, aby odkrywały i kontrolowały nowe miejsca mocy. Będziecie wykorzystywać je do tajemniczych rytuałów i rywalizować o względy kamieni mocy. W tej grze ważne będzie zarządzanie zasobami, a także wykonywanie akcji w efektywnej kolejności i odkrywanie synergicznych połączeń między kartami i działaniami, które generują punkty zwycięstwa. Sama gra kończy się po 3 rundach i oczywiście wygra gracz, który ma ów punktów zwycięstwa najwięcej. A teraz mam świetną, żeby nie powiedzieć, że doskonałą wiadomość dla wszystkich miłośników gry Everdell, a wiem, że Was nie brakuje. Otóż, jak informuje wydawnictwo Rebel, w tym roku możecie spodziewać się zupełnie nowej, niezależnej gry, która właśnie osadzona jest w tym uroczym świecie, czyli w tym samym uniwersum. Tym razem jednak, zamiast wybierać się do leśnej krainy, przeniesiecie się na statek i wyruszycie daleko od brzegu, gdzie czekają na Was morskie przygody. W grze Daleko Brzeg będziecie eksplorować urwiste wybrzeże na północ od Doliny Everdell i budować tam swoje miasto. Podczas całej zabawy będziecie wcielać się w przywódców różnych grup stworzeń, które to w kolejnych porach roku będą rozwijać miasto i badać cudowne wody oceanu. Aby budować i żeglować, będziecie musieli starannie planować swoje akcje, umiejętnie rozdzielać zadania między pracowników i odpowiednio zarządzać zasobami. Natomiast nie odniesiecie sukcesu, jeśli nie wsłuchacie się w wiatr zmian. Jeżeli lubicie rozbudowane gry strategiczne, w których to od Waszych decyzji będzie zależało, jak wysoko znajdziecie się na drabinie władzy, to myślę, że Nukleum Wam się spodoba, a wydawnictwo Rebel właśnie informuje, że wyda tę planszówkę w języku polskim. Nukleum to złożona gra o rozbudowie sieci przemysłowych, która wymaga planowania i reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację na mapie. W każdej turze tej gry gracze będą zagrywać płytkę akcji na swoją planszę albo na mapę, aby przeprowadzić doładowanie. Grając, łączcie więc miasta, aby stawiać i zasilać budynki za pomocą tytułowego nukleum oraz uranu z wybudowanych przez siebie kopalni. Będziecie również wypełniać kontrakty i wynajdywać nowe technologie, prowadząc swoją wyjątkową frakcję do sukcesu. Jeżeli spodobały Wam się wędrujące wieże, to możecie swoje rozgrywki w tę planszówkę powiększyć dzięki zapowiedzianym przez wydawnictwo Rebel mini dodatkom, które to mają urozmaicić Waszą rozgrywkę. Te rozszerzenia przede wszystkim wprowadzają 7 nowych czarów, takich jak zmiana ruchu, zamknij zamek kruków, dobranie 2 kart, dodatkowy rzut kością, napełnienie kolby czy też ponowne użycie karty.
Same mini dodatki będą dostępne w połowie tego roku. A w ramach przypomnienia, w wędrujących wieżach magowie poruszają się pieszo, bądź też za pomocą ów wędrujących wież. Kiedy gracz uwięzi innego czarodzieja w wieży, jego kolba w magiczny sposób napełnia się eliksirem. Zwycięży ten, kto sprytnie wykorzysta nadarzające się okazje i jako pierwszy umieści wszystkich swoich czarodziejów w zamku, ale musicie wiedzieć, że zamek, podobnie jak i wieże, również się przemieszcza. To ma być niezwykłe połączenie dwóch bardzo popularnych i znanych pewnie Wam dobrze gier, czyli gry Dixit oraz Stella Dixit Universe w postaci gry Dixit Universe. I to jest właśnie nowość, którą wydawnictwo Rebel zapowiedziało jeszcze na ten rok. W tej grze dzięki specjalnie dostosowanym elementom oraz zasadom tak naprawdę każdy może wziąć udział w zabawie. Podczas rozgrywki będziecie głosować na 3 karty obrazków, które kojarzą się z odkrytym słowem. Jeżeli zagłosujecie podobnie jak przeciwnicy, to otrzymacie cenne punkty, które przybliżą Was do zwycięstwa. Jeżeli lubicie lekkie, proste, przyjemne i urocze gry, to koło tej z pewnością nie przejdziecie obojętnie. Kolejna nowość zapowiedziana przez wydawnictwo Rebel to gra Takeno Color, w której to wcielicie się w początkujących ogrodników. Waszym zadaniem będzie kolorowanie ogrodów pandy przy użyciu odpowiednich flamastrów wyposażonych w specjalne nakładki z symbolami. Będziecie zmieniać więc swoje ogrody w małe, kolorowe zakątki raju poprzez pielęgnowanie swoich plantacji bambusa, tworzenie elementów wodnych i zapraszanie zwierzątek do Waszego królestwa. Sama gra ma 3 poziomy trudności i 160 arkuszy plansz. A jeżeli urocze tworzenie równie uroczych ogrodów zupełnie Wam nie w smak, to możecie przenieść się do upiornego i makabrycznego świata, gdzie będziecie pokonywać potwory, gromadzić łupy, szukać skarbów i starać się być pierwszym graczem, który to przejmie kontrolę nad najcenniejszym dobrem na świecie. Wszystko to czeka na Was w kolejnej nowości od wydawnictwa Rebel na ten rok, a konkretnie w serii gier The Binding of Isaac. Skoro znacie już zapowiedzi od wydawnictwa Rebel, to pora przejść do premier, bo być może umknęła Waszej uwadze informacja, że w sklepach na Was czeka już harmonijna gra Ostoja, w której to będziecie tworzyć miniaturowy świat, gdzie zwierzęta żyją w całkowitej harmonii z naturą. Ostoja to strategiczna planszówka, w której każda z podejmowanych decyzji może okazać się kluczowa dla ostatecznego wyniku. Podczas całej zabawy, podczas rozgrywki umieszczacie kolorowe elementy krajobrazu na swoich planszetkach i tworzycie takie niezwykłe krainy. Aby wygrać w tej grze, musicie zdobyć najwięcej punktów zwycięstwa, czyli w przemyślany sposób zakładać siedliska i przyciągać do nich zwierzęta. A teraz coś dla miłośników figurek, a także fanów uniwersum Star Wars. Moi drodzy, kolejne rozszerzenie do Star Wars Shatterpoint, czyli parszywa zgraja, czeka już na Was w sklepach. W tym dodatku znajdziecie 5 zupełnie nowych jednostek. Dowodzi nimi Hunter, słynący z wyostrzonych zmysłów i umiejętności tropicielskich. Z kolei Tech jest ekspertem od systemów komputerowych i używa swojego nadzwyczajnego umysłu, aby wspierać oddział jako haker i specjalista wywiadowczy. Grupę uzupełnia wyborowy strzelec, specjalista od starć bezpośrednich, czyli Wrecker, oraz Icho, czyli cybernetyzowany były żołnierz. A zatem jeśli chcecie powiększyć swoją kolekcję tego figurkowego bitewniaka, to już możecie sięgać po 5 nowych bohaterów i toczyć bitwy. Kolejna gra od wydawnictwa Rebel, która przypadła Wam do gustu, to Leśne Rozdanie, w której to tworzycie siedliska zwierząt. Dlaczego o niej mówię? Bowiem wydawnictwo Rebel właśnie uruchomiło przedsprzedaż rozszerzenia dodatku do tej karcianki. A zatem co powiecie na alpejską faunę i florę? Dodatek Alpy do gry Leśne Rozdanie to rozszerzenie, które wprowadza 36 zupełnie nowych kart z alpejską florą i fauną. Znajdziecie wśród nich 2 dodatkowe gatunki drzew, nowy rodzaj motyla oraz zwierzęta, rośliny i grzyby, które urozmaicą Wasze rozgrywki. Mają pozwolić one również na wypróbowanie zupełnie nowych strategii. A co powiecie, moi drodzy, na uproszczoną wersję alchemików, taką, która idealnie nada się dla tych młodszych graczy? Otóż wydawnictwo Czech Games Edition na 3 kwartał tego roku zapowiada właśnie taką małą wersję alchemików, czyli Little Alchemists. Mówię oczywiście o angielskiej wersji tej gry, ale trzymajmy kciuki, aby niebawem doczekać się potwierdzenia, iż ta planszówka ukaże się również po polsku. Mali Alchemicy to rodzinna, dedukcyjna planszówka dla od 2 do 4 graczy. Oparta jest ona na oryginalnej grze Alchemicy, wydanej w 2014 roku i została zaprojektowana tak, aby zaciekawić umysły młodych graczy. Zaczniecie więc od prostych koncepcji i mechanik, a następnie w trakcie rozgrywki odblokujecie nowe rozdziały, które mają dodać jeszcze więcej wrażeń.
Innymi słowy, Mali Alchemicy to usprawniona, samodzielna wersja gry Alchemicy, która przeznaczona jest dla dzieci i rodzin. Tak samo jak w oryginale, w trakcie rozgrywki będziecie zbierać składniki, ważyć i sprzedawać mikstury na podstawie eksperymentów oraz dedukcji. W tej grze również będziecie skanować składniki, aby tworzyć unikalne kombinacje mikstur za pomocą tabletu bądź też smartfona. Wydawnictwo Czacha Games chyba doskonale umie dopasować się do aktualnej pogody, bo nie wiem jak u Was, ale u mnie wiosna gdzieś odeszła w niepamięć, zrobiło się dość zimno, w związku z czym Czacha Games informuje, iż dostarcza DEI, czyli planszówkę, w której cały Londyn skuty jest lodem. Jak informuje poznański wydawca, przesyłki tej planszówki są kompletowane i rozpoczął się już proces wysyłki tych gier do Was. Ci z Was, którzy nie zamawiali tej gry w ramach przedsprzedaży, niebawem mogą spodziewać się oficjalnej premiery tej planszówki. Przypomnę Wam, że to rywalizacyjna planszówka dla od 2 do 4 graczy, w której każdy przywódca jest wyzwany do zarządzania jedną z 4 asymetrycznych frakcji i w trakcie gry będziecie poruszać się po takiej mapie 3D, czyli zarówno po powierzchni, po lodzie, jak również możecie wspinać się na wieżowce, a także przechodzić kładkami na dachy innych wieżowców. Krótko mówiąc, będziecie przemieszczać się między różnymi wysokościami, a także odzyskiwać zasoby. Dzięki natomiast odpowiedniemu zarządzaniu swoimi kartami będziecie mieli kontrolę nad akcjami. Kontrolowanie posterunku zapewni Wam pełen dostęp do rynków, aby poprawić swoją rękę, czyli kupować nowe karty oraz odblokowywać szereg wyczynów, które będą się zmieniać z gry na grę. Gdybyście, moi drodzy, wcześniej nie zetknęli się z tym mroźnym tytułem, to serdecznie odsyłam Was do mojego materiału, gdzie o DEI opowiadałam Wam nieco więcej. Na szczęście nie wiek, będzie trzeba poczekać na premierę gry Wiek Cudów wraz z dodatkiem ku nieskończoności. Jak informuje wydawnictwo Galacta, ustalona już jest data premiery tej gry podstawowej wraz z rozszerzeniem i jest to 8 maja. A gdybyście chcieli nie tracić czasu do tego momentu, to możecie już teraz zapoznać się z instrukcją tej gry. Jeśli Was to interesuje, zostawiam link do pliku PDF w opisie poniżej. A w międzyczasie dla tych niewtajemniczonych powiem, że w grze Wiek Cudów każdy z graczy wcieli się w rolę jednego z bóstw Panteonu i podczas rozgrywki będziecie pozyskiwać moc z wiary. Gracze będą wspierać rozwój śmiertelników poprzez wznoszenie i monumentów, tworzenie filarów cywilizacji i różne inne osiągnięcia, a celem gry jest zdobycie największej liczby punktów zwycięstwa, które to stanowią właśnie miarę tego, jak mocno śmiertelnicy wierzą w Twojego Boga. Same punkty zwycięstwa zdobywacie na końcu gry na podstawie tego, jak rozmieściliście swoje płytki energii na planszy. Co ciekawe, w tej grze nie ma ani rund, ani faz, a zamiast tego gracze rozgrywają swoje tury zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gra kończy się, kiedy ostatni monument zostanie w pełni zbudowany. Wówczas pozostali gracze rozgrywają jeszcze po jednej turze i kiedy wszyscy rozegrają tę samą liczbę tur, podliczacie punkty i wygrywa ten, kto ma ich najwięcej. Kto z Was czeka na 4. sezon Cthulhu Death May Die od wydawnictwa Portal Games? Otóż właśnie śląski wydawca. Można powiedzieć, że uchylił rąbka tajemnicy i pokazał, jak będzie wyglądać okładka pudełka polskiej wersji językowej tej planszówki. Ja Wam tylko przypomnę, że Cthulhu Death May Die to kooperacyjna scenariuszowa gra, która oparta jest oczywiście na literaturze Lovecrafta. I w tej planszówce bohaterowie wcielają się w badaczy oraz walczą przy wykorzystaniu swoich specjalnych zdolności z kultystami oraz potworami, aby ostatecznie stanąć oko w oko z przedwiecznym, tym wielkim przedwiecznym. W tej grze zdecydowanie trzeba uważać na swoją poczytalność, gdyż będzie ona wystawiona na mocne próby. Dzięki dodatkowi, jaki znajdziecie w 4. kampanii, będziecie mogli jeszcze bardziej urozmaicić Wasze rozgrywki, przeżywać nowe epizody, wykorzystywać nowe zestawy kafelków w tej grze i zmierzyć się z całym mnóstwem nowych potworów. Drodzy magowie bram, muszę Wam powiedzieć, że tym razem się udało i nie mówię o walce z Nemezis, bo ta najczęściej kończy się fiaskiem, choć niekoniecznie, natomiast akcja do dróg gry Ionset Wieczna Wojna jak najbardziej udana, jak informuje wydawnictwo Portal Games, należało uzyskać minimum 350 zamówień, a z informacji od wydawcy wynika, że 422 zamówienia płynęły, a zatem Ionset Wieczna Wojna w ramach dodruku już niebawem powróci na Wasze stoły.
W miniony piątek ruszyła kolejna przedsprzedażowa machina, choć właściwie bardziej by należało powiedzieć, że wydawnictwo Portal Games zarzuciło sieć, taką pajęczą sieć na wszystkich fanów i miłośników gry Marvel United Spider-Geddon. Właśnie tę planszówkę w ramach akcji przedsprzedażowej możecie już do swoich kolekcji zamawiać. Spider-Geddon to kolejny tytuł z serii Marvel United, w której to superbohaterowie stają naprzeciw złoczyńcom. Ich celem jest oczywiście unicestwienie tych drugich. Tym razem jednak w tym kooperacyjnym tytule wcielacie się w różne odsłony Spider-Mana. Musicie zatem porzucić samotną walkę i połączyć siły do walki ze złem. Pozostając u tego samego wydawnictwa, czyli u wydawnictwa Portal Games, a także w tym samym uniwersum, czyli Marvel, ale zmieniając nieco pająki na zombiaki, informuję Was, moi drodzy, że na sklepowych półkach możecie już szukać Marvel Zombies Rewolucja X-Men. Dostępne w ramach premiery są również Marvel Zombies Fantastyczna Czwórka, Marvel Zombies Guardians of the Galaxy oraz Zombicide druga edycja Rio de Janeiro. Z całą pewnością w każdej z tych gier nie zabraknie jednego, chociaż właściwie dwóch. Zombiaków do pokonania oraz bohaterów, którzy podczas rozgrywki będą starali się to robić. Jeszcze szybka aktualizacja od wydawnictwa Portal Games, które to informuje, iż otrzymało przedprodukcyjny egzemplarz dodatku do gry Podziemne Imperium, czyli Aztekowie i Straszydła. No i jeśli wszystko będzie w porządku, to wydawca zaakceptuje ten egzemplarz i ten dodatek ruszy do druku. Bynajmniej nieupiorna, a bardzo dobra informacja od wydawnictwa Portal Games dla wszystkich z Was, którzy czekają na drugą część gry Jakub Wędrowicz Upiorne w czas. Jak informuje śląski wydawca, pliki tej drugiej odsłony tej planszówki zostały wysłane już do fabryki. Przypomnę Wam, że Upiorne w czasy to kolejna kooperacyjna gra karciana właśnie z serii Jakub Wędrowicz, której akcja toczy się w Wojsławicach. Sama gra pozwala wcielić się graczom w bohaterów opowiadań Andrzeja Filipiuka i stanąć do walki z siłami ciemności, czyli z upiorami, czyli z wampirami, utopcami i wszelkiej maści innymi paskudztwami. No to sami widzicie, jak te wczasy mogą nie być upiorne. Gdybyście planowali imprezę w nieco większym gronie i na przykład chcieli zasiąść do okrągłego stołu, to wydawnictwo Portal Games ma świetną wiadomość, bowiem w ramach dodruku powraca gra Avalon Rycerze Okrągłego Stołu, która to w ciągu najbliższych kilku dni ma trafić na magazyny śląskiego wydawcy. Sama gra przeniesie Was do czasów arturiańskich legend i zasiądziecie właśnie przy owym okrągłym stole. No i co? No i będziecie podejmować decyzję, po której stronie chcecie się opowiedzieć. Czy po stronie prawego Artura, czy też odegracie rolę Mardreda i będziecie sabotować misję rycerzy okrągłego stołu. Gra Avalon wykorzystuje mechanikę ukrytej tożsamości, a zatem do końca nie będzie wiadomo, kto jest zdrajcą, a kto jest sprzymierzeńcem, czyli idealna na imprezy. Jeżeli jesteście miłośnikami gier euro i to takich ciężkich eurasów, to przypomnę Wam, że od poprzedniego piątku rozpoczęła się i trwa przedsprzedaż gry Inventions, czyli zapowiedzianej przez wydawnictwo Portal Games gry Vitala Lacerdy, czyli coś absolutnie dla miłośników mużdżenia. Jej premiera ma odbyć się 16 maja. Gra Inventions poniekąd śledzi najbardziej godne uwagi innowacje ludzkości i w pewnym sensie oddaje siłę tych technologicznych osiągnięć właśnie w ręce graczy, abyście mogli rozwijać Wasze społeczeństwo na przestrzeni wieków. Podczas rozgrywki w tę grę karty będą symulować te nowe koncepcje. To są pomysły, które w końcu stają się wynalazkami i po ich wynalezieniu technologie te mogą być udostępnione światu, a wszyscy zaangażowani w proces rozpowszechniają tę ekscytującą wiadomość. Ale niech Was nie zmyli ten opis, bo ta gra nie jest grą kooperacyjną, wręcz przeciwnie. Jeżeli uważnie oglądaliście mój live z festiwalu One More Game, to na pewno wyłapaliście taką rozmowę na stoisku Smart Flamingo, w której to Łukasz opowiadał o ich najnowszej grze, czyli Eye to Eye Duel, gdzie no, tytuł zobowiązuje, więc po prostu przez całą rozgrywkę trzeba patrzeć sobie w oczy. Jest to karciany, szybki pojedynek, w którym gracze wykorzystują blef, przebiegłość oraz zręczność, aby pokonać przeciwnika. Sama gra podzielona jest na rundy zakończone strzelaniną. Gracze będą zagrywać i przekładać zakryte karty, tworząc cztery stosy. Po dwukrotnym spasowaniu próbują złapać wybrany stos i następuje pojedynek w oparciu o karty zgromadzone właśnie w tym stosie. Silniejszy zestaw wygrywa, przeciwnik otrzymuje rany, ale należy uważać na kartę popsutej broni, bowiem niweluje ona strzał u osoby, która ją zebrała.
Przedsprzedaż nowej gry od Smart Flamingo, czyli Eye to Eye Duel, właśnie się rozpoczęła. W najnowszej, książkowej grze zapowiedzianej przez wydawnictwo Muduko to Wy będziecie decydować, którą ścieżkę wybrać, na jakie niebezpieczeństwa się narazić oraz z jakimi przeciwnikami podjąć walkę. A wszystko to w grze Fabledlands – Rozdarte Królestwo. Co byście zrobili, moi drodzy, na wieść o tym, że w ramach spadku odziedziczyliście destylarnię? Właśnie taką historię będziecie mogli już tej jesieni przeżyć dzięki wydawnictwu Lucrum Games, które to informuje, że właśnie jesienią ma odbyć się premiera ich najnowszej gry, czyli Destylaty. Na ten moment, jak informuje wydawca, prace nad tą grą, a właściwie polską wersją tej gry, idą zgodnie z harmonogramem i z końcem miesiąca tytuł ma ruszyć już do druku. A same Destylaty to strategiczna, karciana gra o wykorzystywaniu alkoholu właśnie w odziedziczonej destylarni. Aby zdobyć tytuł mistrza gorzelnictwa, będziecie musieli zdobyć jak najwięcej punktów z destylacji i sprzedaży owego alkoholu. Droga do zwycięstwa jednak nie będzie usłana różami, dlatego będziesz potrzebował też trochę szczęścia, aby osiągnąć wyznaczony cel. Poprzez umiejętne zagranie kart będziesz miał okazję zakupić nowe składniki, zainwestować w ulepszenie destylarni, a po przeprowadzeniu procesu destylacji będziesz mógł umieszczać wyprodukowany alkohol na magazynie, skąd po odpowiednim okresie przechowywania będziesz miał szansę sprzedać go z jeszcze większym zyskiem. Hejże, tu Michał. God of War to popularna gra na konsolę, która jakiś czas temu otrzymała swoją karcianą wersję, a teraz przyszedł czas na pełnoprawną planszówkę z rodzaju Dungeon Crawlerów. Zagracie w nią od 1 do 4 graczy w około godzinę, wspólnie starając się pokonywać wszelkie przeciwności losu i oczywiście potwory. Ostatnia część tej gry na konsolę przedstawiała historię rozwoju relacji między Kratosem, czyli głównym bohaterem, a jego synem Atreusem. Na tej podstawie twórcy planszówki postanowili stworzyć system synergii. Chodzi w nim o to, aby motywować graczy do wspólnego atakowania tego samego wroga, dzięki czemu będziecie zyskiwać punkty owej synergii, a te można wydawać na rozwój postaci i różne bonusy. Na początku rozgrywki wybieracie jeden z 8 questów, 2 potwory do pokonania i głównego bossa. Niektóre scenariusze będą wprowadzały jeszcze dodatkowych przeciwników. Każda z misji to nowe problemy i łamigłówki do rozwiązania, a przeciwnicy mają swoje unikalne zachowania i nawyki bazujące zarówno na ich osobistych kartach, jak i kartach wybranego scenariusza. Także wygląda to na całkiem regrywalny tytuł. Co ciekawe, jest on dostępny również po polsku, jeżeli więc jesteście zainteresowani, czas na wsparcie macie do 3 maja. Mini Rock to karcianka, która swoją nazwę wzięła z dwóch powodów. Pierwsza wersja Print and Play powstała w 2016 roku, bazowała na 9 kartach i opierała się o system roguelike. Aktualnie fundująca się na Kickstarterze część jest już bardziej rozbudowana, a nawet posiada dodatek. Zagracie w nią solo lub w parze w około 30 minut. Waszym celem będzie eksploracja 4-poziomowego lochu poprzez odkrywanie jego kolejnych kart. Te z kolei odzwierciedlają, co znaleźliście. Mogą to być zarówno przeciwnicy, pułapki, przedmioty, jak i skarby. Po odkryciu danej karty rzucacie kośćmi, aby ustalić, co dokładnie znaleźliście, albo rozstrzygnąć walkę. Każdy z poziomów posiada bossa do ubicia, więc po drodze do niego będziecie również rozwijać swoją postać, aby dać radę go pokonać. Jeżeli zaopatrzycie się w rozszerzenie, oprócz dodatkowych kart otrzymacie możliwość grania w trójkę i to także w wariancie pojedynkowym lub 1-2, gdzie ktoś wciela się w złego Overlorda. Taki gracz będzie mógł podmieniać karty lochu, aktywować specjalne moce postaci, którą wybrał, a także rozwijać ją na kilka sposobów za sprawą kart wsparcia. Podsumowując, wygląda to na szybką, sprytną i przyjemnie zapowiadającą się karciankę, którą możecie sprawdzić na Board Game Arena, a czas na wsparcie macie do 30 kwietnia. Legend of Hexdom to kolejna gra z gatunku roguelike, tym razem w formie print and play za 4 dolarki. Zagracie w nią od 1 do 8 graczy w około 30 minut. Do wyboru macie zarówno wariant kooperacyjny, jak i kompetytywny, ale najciekawszym elementem jest chyba liczba dostępnych map, których przy nieco wyższym progu wsparcia, konkretnie 9 dolarków, dostaniecie aż 300. W trakcie rozgrywki wcielicie się w przedstawiciela jednej z dostępnych klas, takich jak wojownik, mag albo łucznik, i będziecie eksplorować krainę.
co rundę rzucacie 3 kostkami. Jedną z nich przydzielacie na ruch, który jest oczywiście ograniczany ukształtowaniem terenu, a także miejscami, w których już byliście. Coś na zasadzie gry w węża, ponieważ tutaj również przegrywacie, jeżeli się zablokujecie. Pozostałe 2 kości służą do eksploracji albo akcji przygody. Ponadto rodzaj terenu, na jakim aktualnie się znajdujecie, również na nie wpływa. Będziecie za ich pomocą zwalczać także bossów, czających się w zamkach, z którymi związany jest element wyścigu, bowiem jeżeli jeden z graczy pokona takiego bossa, wszyscy pozostali muszą wykreślić go ze swojej mapki. A żeby było jeszcze trudniej, gra kończy się, kiedy ktoś ubije 2 takich jegomości. W trakcie kampanii odblokowano już kilka stretch goli, wprowadzających m.in. nowe klasy. Jeżeli więc brzmi to ciekawie, czas na wsparcie macie do 3 maja. Na koniec wspomnę tylko, że jeżeli ostatnio nie wsparliście wypasionej wersji Zamków Burgundii, możecie naprawić ten błąd w trwającej aktualnie na GameFound 2 kampanii tego tytułu. O samej grze możecie znaleźć sporo informacji wszędzie, więc powiem tylko, że wcielicie się w niej w arystokratów władających połaciami ziemi, które rozwijacie, aby zwiększać swój dobrobyt. Za pomocą kości i zdobywanych dzięki nim kafelków będziecie więc wznosić kolejne budowle, aby zwiększać swoje możliwości i zdobywać kolejne punkty. Wersja fundująca się na GameFound, oprócz akrylowych płytek i plastikowych budynków 3D, a także innych wypasionych komponentów, zawiera także mini dodatki, które nie były wcześniej nigdzie dostępne. Oczywiście nie licząc tej poprzedniej wypasionej kampanii. Jeżeli więc jesteście fanami tego klasyka i chcielibyście go zupgrade'ować, czas na wsparcie macie do 30 kwietnia. A jeżeli nie znacie tej gry, to podstawową wersję możecie zdobyć pewnie w każdym sklepie z planszówkami za około 1,5 zł, do czego gorąco zachęcam. Oczywiście, jeżeli nie chcecie od razu połasić się na tę potężną wersję. To tyle na dziś, dzięki i do następnego! Cześć, tu Wojtek. Earth Abundance od Inside Up Games, czyli nowy dodatek do Earth, czyli polskiej ziemi, nie ma zadania zrewolucjonizowania tejże gry, a jedynie dodać jej regrywalności, balansu oraz jedną nowinkę w postaci nasion. Ale po kolei. Zacznijmy od tego, że zostanie dodane 70 kart, które będą zgadzać się z procentowymi wskaźnikami z podstawowej wersji gry, które na przykład określały, ile kart danego typu spełnia określony warunek. Nowe nasiona mają być zdobywane za kiełki i mają uatrakcyjnić niebieską akcję, która według wyników testów była mniej używana. Samo nasiono, oprócz podstawowych surowców, może zostać wykorzystane jako nowa akcja Garminate, czyli wyszukiwanie konkretnej karty, np. drzewa w stosie kart. To może pomóc w momencie, kiedy mamy pechowe dociągi stali. Nowe karty wydarzeń będą brać wszystkich graczy pod uwagę, ale raczej nie nastawiamy się na jakąś negatywną interakcję. Autor gry otwarcie mówi, że nie chce jej dodawać. Oczywiście trzymajmy kciuki za pojawienie się polskiej wersji językowej już przy starcie kampanii, jak to miało miejsce w grze podstawowej. Ja tylko przypomnę, że Ziemia to gra od 1 do 5 graczy z prostymi zasadami, ale mnóstwem strategicznych możliwości układania swojego tableau. Dzięki swojej ogromnej liczbie unikalnych kart i kombinacji, każda gra pozwoli Ci odkryć nowe synergie i połączenia, tak jak pozwala nam to nasz rozległy i fascynujący świat. Więc jeśli jesteście fanami Ziemi, to możecie wesprzeć ten dodatek na platformie Kickstarter 22 kwietnia. Six Realm od Final Frontier Games. Gracze wcielają się w odkrywców, którzy przybyli na ten nowy, tak naprawdę stary kontynent. Dzięki wsparciu korony i pomocy gildii gracze będą rywalizować o wyrobienie sobie sławy w tej dziwnej, nowej krainie. Gra w Six Realm składa się z 3 rund, a w każdej rundzie kamienna rada spotyka się 7 razy, aby ustalić, w jakiej kolejności każda z 6 gildii będzie aktywowana. Gracze będą mieli wtedy możliwość podejmowania działań w oparciu o wybraną gildię, wyczerpując swoje zapasy cennych zasobów i będą mogli podjąć silniejsze działania, a nawet prosić o podjęcie działań innej gildii. W miarę postępu w grze będziesz miał okazję zdobyć przychylność Kamiennej Rady i zyskać bardziej trwałe wsparcie ze strony gildii, co pozwoli Ci podejmować potężne działania. Gdy wieść o Twoich czynach się rozejdzie, Twoja popularność wzrośnie i przyciągniesz nowych wysłanników, którzy pomogą Ci w Twoich wysiłkach, umożliwiając podejmowanie darmowych działań, które mogą prowadzić do wielu ekscytujących, wieloetapowych kombinacji. Gildia kupców to przede wszystkim zasoby. Mamy zdobywać nowe zasoby, odświeżyć wyczerpane, aby zapewnić płynną pracę silnika.
Gildia Budowniczych próbuje zbudować stałą osadę i potrzebuje Twojej pomocy w układaniu fundamentów i budowaniu domów. Gildia Poszukiwaczy Przygód jest zajęta eksploracją starożytnych ruin. Gildia Nawigatorów pragnie eksplorować cały kontynent i zakładać placówki w zapomnianych miastach. Gildia Historyków zajmuje się tłumaczeniem zwojów i tekstów z odkrytej biblioteki, zawierającej skarbnice starożytnej tradycji. A w trakcie gry gracze będą zdobywać przychylność królowej. The Sixth Realm to ciężka gra euro, wypełniona po brzegi kombinacjami, bonusami, budowaniem silnika i interakcją. Mechanizmy punktacji i wyboru akcji kierowane przez graczy oznaczają, że żadne dwie gry nie przebiegną tak samo. Musisz starannie zrównoważyć długoterminowe planowanie strategiczne, krótkoterminowe dostosowanie taktyczne i pragnienia przeciwników, aby wyrobić sobie markę po powrocie do ojczyzny swoich starożytnych przodków. Start kampanii na platformie Kickstarter 26 kwietnia. W sekcji late-pledge'owej Candy Hunters od Smart Flamingo. Już o niej na pewno słyszeliście od Michała bądź Asi, więc w skrócie powiem, że to taktyczna, abstrakcyjna gra strategiczna, gdzie Twoim głównym celem jest umieszczenie płytek domów w celu zabudowania określonego wzoru i zdobycia punktu. Posiadanie dzieci na kafelku zawartym we wzorze daje Ci cukierki i usuwa te kafelki z sąsiedztwa. Istnieją również duchy, które mogą przestraszyć dzieci i przenieść je na sąsiednie płytki. Może zrujnować to Twój plan lub pomóc. Spróbuj manipulować duchami na swoją korzyść. Ode mnie to wszystko, trzymajcie się, na razie. Cześć, tu Angie. Jak to w niedzielę mam dla Was kolejną porcję cotygodniowych promocji. Nasz sklep partnerski Ale Planszówki przygotował mocno rozbudowany tytuł dla fanów zaawansowanych gier euro. Tabanussi Budowniczowie Ur. Kojarzycie? W Tabanussi przeniesiecie się do późnej epoki brązu, gdzie nad wodami Eufratu kwitnie i rozwija się miasto Ur. Będziecie brali udział w jego rozwoju jako zarządcy, nadzorując powstawanie dzielnic, świątyń czy też ogrodów. To gra przeznaczona dla od 1 do 4 zaawansowanych graczy, która łączy wiele mechanik, w tym mechanikę rozmieszczenia kafli czy kontroli obszaru. Ilość komponentów może zaskoczyć, bo jest ogromna, ale to musicie ocenić już sami. Grę możecie zamówić w sklepie Ale Planszówki w cenie 99 zł, ilość sztuk jest limitowana, a kod obniżający cenę znajdziecie w opisie pod filmem. Zapraszam! A teraz coś odlotowego, bo odlecieć możecie rakietą, którą przygotował sklep Księgralnia w ofercie promocyjnej. Rakieta to gra rodzinna dla od 2 do 4 graczy, w której to 4 szalonych naukowców postanowiło rozstrzygnąć spór o to, kto jest najlepszym projektantem rakiet. Akcja toczy się na wysypisku wśród wielkich, niepotrzebnych rupieci, które to też staną się waszymi materiałami na rakiety, bo to wy wcielicie się w tych naukowców. Zatem zbierajcie złom, wymieniajcie go na części maszyny i budujcie. Przecież przeciwnik nie może być lepszy od Was. Rakiet w cenie promocyjnej czeka na Was w sklepie Księgralnia w cenie 89,99 zł tylko do piątku 26 kwietnia. Link do oferty znajdziecie w opisie pod filmem. Zapraszam! Z naszej strony na dzisiaj to tyle. Bardzo serdecznie dziękuję jak co niedzielę. Cieszę się kochani, że znów tu jesteście. Bardzo proszę o motywację w postaci kciuków w górę. Jeśli macie ochotę na komentarze, to śmiało, absolutnie. Strefa komentarzy jest specjalnie dla Was, a ja je poczytam i w najbliższych premierach, które mam już zaległe, odpowiem na wszelkie pytania, jeśli takowe macie. Tymczasem super fajnej niedzieli, dużo planszówek na stole i ogólnie fajnie spędzonego czasu. Do zobaczenia w następnym nagraniu. Trzymajcie się. Hej!